Państwa serdecznie. Być może wielu z Was już słyszało, o czym opowiadam. Tym, którzy nie słyszeli, to będę chciała przybliżyć temat, czym się zajmuję. Zajmuję się takimi technologiami i tworzę urządzenia, które dają nam ochronę. Dają nam ochronę przeciwbólową, ochronę przeciwko różnym czynnikom chorobowym, ale również przeciwko smogowi elektromagnetycznemu i całych pasm EMF, fal EMF, którymi jesteśmy otoczeni. A nie wiem, czy śledzą Państwo to, co się dzieje w Sejmie. Niestety przeszła ustawa, mega ustawa o 5G. I będą nam sukcesywnie wszędzie, w całym kraju, również do tej pory w miejscach, gdzie było to niedozwolone, czyli miejscach uzdrowiskowych i parkach narodowych, będą wprowadzać nam potężne stacje bazowe, stacje nadawcze, promieniowanie 5G, które jest bardzo dużym promieniowaniem, bo wchodzi nawet w zakres 2,4 GHz. Co się dzieje, jeżeli nasze ciało, ciało ludzkie lub ciało jakiegokolwiek żywego organizmu przebywa dłuższy czas w promieniowaniu? Ano, dzieją się bardzo złe rzeczy, ponieważ promieniowanie podgrzewa temperaturę naszego ciała, naszych komórek i powoduje różnego rodzaju uszkodzenia, aż do chorób nowotworowych włącznie. Był taki eksperyment robiony na szczurach. Poddano szczury 24-godzinnej emisji promieniowania mikrofalowego, promieniowania takiego, jak promieniują stacje nadawcze komórkowe, sieci komórkowych. Po jakimś czasie te szczury zaczęły zachowywać się nienaturalnie, zaczęły machać głowami, zaczęły mieć takie mimowolne odruchy, ruchy zaczęły być nieskoordynowane, później zaczęły upadać, aż w końcu zdychały. Więc to wszystko może nas czekać. Ja nie chcę takiej sytuacji, kiedy moje dzieci, moje wnuki będą musiały być narażone na takie promieniowanie. Sądzę, że każdy z Państwa również myśli o swojej rodzinie i swoich potomstwie i chciałoby w jakikolwiek sposób ochronić siebie i swoich najbliższych, swoją rodzinę przed takimi zdarzeniami. Niestety, statystyka mówi, że od 20 lat mniej więcej, to jest od czasu, kiedy wprowadzono nam telefony komórkowe do powszechnego użytku, routery, w tej chwili telefonia bezprzewodowa, przesył danych bezprzewodowych, to przez te 20 lat, mimo intensywnych starań i naprawdę promocji zdrowego życia, bo wielu z nas jest coraz bardziej świadomych, to statystyka mówi, że drastycznie zwiększa się ilość chorych na nowotwory. Wiadomo, że to nie jest tylko promieniowanie, to jest wszystko. To jest chemia w żywności, to jest chemia spryskiwana na polach, to jest to, co nam sypią na głowy. Wszystko razem. Ja tutaj skupię się na jednym tylko takim skrawku tego, w jaki sposób możemy się ochronić przed tym promieniowaniem. To są takie moje wytwory, moje urządzenia. Nazwałam je kompas zdrowia. Taki kompas, jest to spirala zrobiona z drutu miedzianego, pokryta specjalną powłoką. Wiemy z fizyki, że jeżeli zamkniemy obwód spirali miedzianej, to wokół niej wytwarza się już pole. Jest to subtelne pole magnetyczne. Jeśli tutaj skręcimy wielokrotność spiral, które w środku się znajdują, to i zamkniemy je w kółku, to wokół wytwarza nam się właśnie prostopadle takie pole magnetyczne, które tworzy nam oponkę. Oponkę, czyli torus.
Myślę, że wielu z Państwa wie, że wokół człowieka również się wytwarza torus, co widać zresztą na aparatach takich jak urządzenie kirlianowskie do badania aury. Tam widać naszą aurę, tak? To jest nasze pole ochronne naszego ciała. Jeżeli nasze pole zostaje, my wejdziemy na przykład w siatkę połączeń pomiędzy antenami, czyli tak zwany smog elektromagnetyczny. My wejdziemy w ten smog, to nasze pole, ono zostaje zaburzone. Poszczególne ładunki, poszczególne atomy w tym polu, jak również w naszym ciele, są niszczone i zaburzone. Skutkuje to później różnymi chorobami. I teraz, taki kompas, wytwarzając torus, on wytwarza naturalne pole, które jest zbliżone do naszego pola, naszego ciała. Jeśli my nosimy taki kompas przy sobie, to wszystkie uszkodzone, na przykład przez czynniki zewnętrzne, takie jak smog elektromagnetyczny, ładunki zostają usunięte z naszego ciała i naprawione, uzupełnione tymi z tego kompasu. Tutaj następuje transformacja. Robiliśmy wielokrotnie badania z różnymi moimi znajomymi, między innymi z Aleksem Polańskim, który w tej chwili też stoi tutaj, przyjechał do nas, do Wagnerówki, ze swoim aparatem do badania aury. I tam widać, w jaki sposób wibracja ciała podnosi się i w jaki sposób działają te kompasy. Jeszcze chciałam Państwu pokazać coś większego. To jest też kompas, ale zrobiony z grubszego drutu. Ma dużo lepsze parametry, dużo większe parametry i może być takim elementem do harmonizowania naszego ciała, do oczyszczenia naszego ciała, do wzmocnienia całego ciała, ale trudno go nosić ze sobą. To jest coś stacjonarnego, co stawiamy. Również możemy go wykorzystać do na przykład zmieniania charakteru wody, którą pijemy, tak? Uzdatniania jej, wzbogacania. My na takie zjawisko mówimy plazmowania, tak? Nie jest to woda plazmowa, tylko woda, która podlega tym polom, subtelnym polom magnetycznym. Jeśli chodzi o efekty, ja sobie to odłożę. Mam wiele osób, które używają i testują już od 2,5 roku kompasy. Wiele osób zgłasza, w jaki sposób one działają. Wiele osób jest zadowolonych. Między innymi osoby, które cierpią na bezsenność, mają lepszy sen. Jeśli ktoś cierpi na jakieś bóle, to przykładając kompas i nosząc w tej okolicy, czy to w kieszeni, w spodniach, w spódnicy, czy też umieszczony w jakiejś saszetce na wysokości, w zależności gdzie następuje ból, gdzie występuje ból, ten ból znika. Dzieje się to tak, dlatego że ten torus wokół kompasu, ładunki fruwające w tym torusie, one wymiatają uszkodzone ładunki. Czyli ból, który pochodzi, dysfunkcja, która pochodzi z niedoboru czy z uszkodzenia jakiegoś elementu, zostaje usunięty. Problem zostaje usunięty. Przykład, był taki pan, który spotkaliśmy się w celach, towarzysko spotkaliśmy się i rozmowa weszła mimochodem na sprawy bólu, że go coś boli. Więc wyciągnęłam mój kompas, dałam mu do podtrzymania i siedzimy, rozmawiamy dalej. On tak sobie trzyma w tej ręce, trzyma i minęło 20 minut, a on odkłada i mówi, popatrz, nie zginął mi się palec, a teraz mi się zgina. Ja mówię, co to jest? Ja mówię, no bo to tak działa. A jedna pani, która miała możliwość korzystania z takiego dużego urządzenia, którego w tej chwili akurat nie mam, składającego się z trzech poziomów takich zwojów.
tak zwanego balansera dziewiątki, siedziała na tym urządzeniu i mimo, że było chłodno, to ona krzyczy, że to ją parzy. Wstaje i mówi, dotknij moich spodni, są po prostu ciepłe, że to grzeje. Tak, to grzeje, to nagrzewa, to rozgrzewa, ale jeżeli trzeba, to również chłodzi, ponieważ torus wytwarzany przez tą cewkę ma dwa bieguny. Jest plusowy i minusowy. Jedna strona będzie nas grzała, a druga strona chłodziła. A jeśli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam. Jestem tam na końcu tego namiotu białego. Zapraszam do przetestowania, bo najlepiej samemu poczuć sobie to, co te urządzenia robią. I dziękuję bardzo.